Piosenka o drugiej Polsce, o której słyszałem taką opowieść, to pan senator Romaszewski opowiadał, że kiedyś dawno temu, to były lata 70., rok chyba 76, o ile pamiętam, Janek zaśpiewał tę piosenkę wywołany do odpowiedzi w piwnicy pod Baranami. Ja myślę, że oni od tego umarli, a Kelus to zaśpiewał. Wierzący, co wierzą, że muszą być w partii, bo żona, bo dziecko, bo raty, bo maluch. Partyjni, co chyłkiem przyjmują komunię, bo bony na cukier, bo bony do raju. Zbudować dziś mają tę drugą, choć pierwsza dla jednych jest gorsza, dla drugich jest lepsza. Żeby urosła w siłę i żeby żyli, i żeby żyli lepiej. Sięgną do rezerw ludzkiego potu w czynie, jedni łopatą, a drudzy w komitecie. Ci wszyscy, co mówią, że nic się nie zmieni, bo z jednej jest Rosja, a z drugiej jest Niemiec, bo burdel, bo Żydzi, bo Polak się leni, a kto się wychyla, to zwykły szaleniec. Zbudować dziś mają tę drugą, choć pierwsza dla jednych jest gorsza, dla drugich jest lepsza. Żeby urosła w siłę i żeby żyli, i żeby żyli lepiej. Sięgną do rezerw ludzkiego potu w czynie, jedni łopatą, a drudzy w komitecie. Mężczyźni o twarzach umęczonych wódką z plakatów, on pije, my za to płacimy. Kobiety w codziennym zmęczeniu i smutku, w kolejnych kolejkach przywieźli, rzucili. Zbudować dziś mają tę drugą, choć pierwsza dla jednych jest gorsza, dla drugich jest lepsza. A gdy urośnie w siłę, będziemy żyli lepiej. Jedni od drugich, każdy co zechce kupi, jeden w Peweksie, a drugi gdzieś w Giesie. Staruszki w przytułkach i starcy na studiach, bo punkty, bo stary, bo lata do renty. Zarobić do Szwecji, odpocząć do Grecji, po pierwszym zawale działacze studenccy. Zbudować dziś mają tę drugą, choć pierwsza dla jednych jest gorsza, a drugich jest lepsza. Żeby urosła w siłę i żeby żyli lepiej. Sięgną do rezerw ludzkiego potu w czynie, jedni łopatą, a drudzy w komitecie. A gdy urośnie w siłę, będziemy żyli lepiej. Jedni od drugich, każdy co zechce kupi, jeden w Peweksie, a drugi gdzieś w Giesie. A to jakby czasy były niełatwe. Ja przywołam wiersz Janusza Szpotańskiego, kawałek, który pisał podówczas coś takiego, że dziś w wielkim świecie na zachodzie komunizm jest w ogromnej modzie, dlatego każdy człowiek z szykiem musi być dzisiaj bolszewikiem. Wielbić Lenina, Soso, Mao, co wkrótce może być za mało i wówczas tylko Kmer Czerwony wstęp będzie dawał na salony. Skąd się ta dziwna moda bierze, że mądry się tak zakochał w Kmerze, że bankierowie i hrabiny zamiast urządzać huczne bale chcą pląsać wokół gilotyny w jakimś straceńcym, dzikim szale, że salonowe piękno duchy zamiast miast rzucać w tłum celnym bołmotem, rewolucyjne wielbią duchy i w kółko rozprawiają o tym, jakby tyranię demokracji obalić w imię wyższych racji i zaprowadzić nowy ład na wzór Wielkiego Związku Rad. No jeżeli te początki tak zwanej opozycji robili ludzie, którzy mieli świadomość, że na Zachodzie wyglądało to właśnie tak, no to dlatego między innymi Kelus z tej swojej, z tej swojej potrzeby samotności zrezygnował i się w rzeczy, w których powinien brać udział, brał udział. I tyle. Jak potem się to zrobiło powszechne, to się wycofał i żył jak zwykle trochę z boku i tak jak zwykle bez pieniędzy.
Myślę, że to tak. No, nikt nie mógł w 75 roku czy wcześniej przewidywać, że zachodnie elity zdadzą egzamin taki, jaki zdały w stanie wojennym, bo jak rozumiem, nic wtedy o tym nie świadczyło. Pytania, których nie zadam na trochę długich przyjęciach, spotkania starych znajomych. Cześć Artur, powiedz naprawdę, co biolog robi dla wojska. Życie, wiesz, bracie, życie, a tam czysta, nieczysta, i zamiast 4800 na rękę 8400. Ludzie, no wiesz, jak jest z ludźmi praca, no wiesz, jak jest w pracy. Przepraszam, zaraz tu przyjdę, popilnuj kieliszka na tacy. Była chyba wtedy odwilż, nie wyszliśmy ze schroniska. Artur kupił 4 piwa, 2 obiady, jak panowie. I naprawdę żal Artura, że pracuje jako biolog i zaraża wszyty fusem w dziekanowie. Pytania, których nie zadam na trochę długich przyjęciach, spotkania starych znajomych. Cześć Marku, powiedz naprawdę, co robi filozof w cenzurze. Życie, wiesz, bracie, życie, a tam czysta, nieczysta, i zamiast 4800 na rękę 8400. Ludzie, no wiesz, jak jest z ludźmi praca, no wiesz, jak jest w pracy. Przepraszam, zaraz tu przyjdę, popilnuj kieliszka na tacy. Była chyba druga w nocy, nie mieliśmy papierosów. Marek mówił coś o Heglu, już dokładnie nie pamiętam. I naprawdę żal mi Marka, że pracuje jako cenzor i zabija ludzkie myśli jak zwierzęta. Co tam u ciebie, Ewo? Gdzie twa cygańska chusta? Słuchaj, a może byśmy tak nagle stąd wyszli? Chciałbym się wybrać do łóżka z wysokim sądem. Mówisz, że piję jak piłem, nalej czysta, nieczysta. Mówisz, że świnie jak zwykle, a może na serio byś wyszła. Ludzie, no wiesz, jak jest z ludźmi praca, tak, tak, tak jak w pracy. Przepraszam, zaraz tu wrócę, popilnuj kieliszka na tacy. Było chyba późne lato, odeszliśmy od ogniska. Ewa miała śliczne piersi, ciepła noc pod jakimś stogiem. I naprawdę żal mi Ewy, że ubrana w sztywną togę, sądzi ludzi, jakby była Panem Bogiem. Popilnuję wam kieliszków, chociaż wiem, że nie wrócicie. We mnie też się coś zmieniło, już nie piję tak, jak piłem. Ktoś się spytał mnie, co robię, wciąż w tym samym instytucie. Nikt nie spytał, czy ja także coś zgubiłem.